nadruki i hafty na odzieży. Chcesz logo firmowe, grafikę, zdjęcia? Przyjdź do nas. Tomat Timp. Usługi dla firm i osób prywatnych. Nysa Podzamcze. Telefon 666 818 199. Czy spór PiS kontra Komitet Obrony Demokracji dotarł do Nysy? Czy dyskusja wywołana kontrowersyjnym podejściem do Święta Niepodległości ma podłoże polityczne? Publiczna polemika pomiędzy dyrektorem Nyskiego Domu Kultury a jednym z radnych trwa nadal. Wszystko zaczęło się od święta 11 listopada w NDK, które wzbudziło mieszane uczucia u części mieszkańców. Podczas listopadowej sesji rady radny Janusz Chabiński głośno wyraził swoje niezadowolenie ze sposobu organizacji Święta Niepodległości przez dyrektor Nyskiego Domu Kultury Martę Klubowicz, a nawet zażądał jej odwołania. Zatrudniony przez panią dyrektor reżyser z góry oznajmił widzom, że nie jest ważne, żeby Polska była Polską, że to już przeżytek. Chodziło mi tylko o to, żeby pan radny Chabiński przeprosił mnie, ponieważ uważam, że przeholował, że z powodu tego, że jakaś piosenka Jacka Kaczmarskiego, którą wszyscy, i on też, bo on jest przecież starszy ode mnie, śpiewali w czasie stanu wojennego, wszyscy śpiewaliśmy Kaczmarskiego, teraz w tej sytuacji politycznej naszego kraju, wszystko jest polityczne, zabrzmiała tak, że go ubodła. I że jakiś reżyser, którego ja zatrudniłam, był surowy w stosunku do uczestników konkursu, reżyserując spektakl. To nie są żadne powody, żeby zażądać głowy dyrektora. Narody, narody, pod jabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody. Pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Radny Chabiński zaprzecza, jakoby jego skarga stanowiła atak polityczny na osobę Marty Klubowicz. Jako aktorkę lubię ją, bardzo ją lubię. Wszystkie jej praktycznie filmy, jej realizacje oglądałem. Tutaj odnosiłem się tylko do tego zdarzenia, które było 11 listopada, z którym nie mogę się zgodzić z takim przedstawieniem naszego Narodowego Święta Niepodległości. Dyrektor NDK uważa, że radny posunął się zbyt daleko w swoich osądach i powinien zostać ukarany. Uważam, że człowiek jest odpowiedzialny, osoba publiczna jest odpowiedzialna za to, co mówi i co pisze, i że powinien po prostu ponieść konsekwencje tego czynu, ponieważ nie jest radnym jednej partii rządzącej. Nie prezentuje tylko partię rządzącą Prawa i Sprawiedliwości, tylko jest osobą zaufania publicznego i przedstawicielem wszystkich Nysan. Dyrektor Klubowicz wystosowała pismo do przewodniczącego Rady Miejskiej w tej sprawie i zażądała przeprosin w lokalnej gazecie. Skoro publicznie mnie zaatakował, bo zaatakował, to publicznie powinien mnie przeprosić. Chociaż na posiedzeniu Rady Kultury dyrektor NDK stwierdziła, że kontrowersyjnego reżysera tegorocznego przedstawienia do współpracy już nie zaprosi, to jednak uważa, że ograniczenie wolności twórczej to nic innego jak cenzura z czasów stanu wojennego. Ja się pytam, czy my się w tej chwili cofamy do tych czasów Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i represji, że można na podstawie tego, że komuś się spektakl nie podoba albo jakiś tekst zabrzmi politycznie, wszystko jest polityczne, aktualnie zażądać głowy dyrektora. Gdzie my jesteśmy? Bo ja się tak czuję, jakbym się cofnęła do tych czasów, które bardzo dobrze pamiętam. Nie byłam dzieckiem, byłam dojrzałym człowiekiem. Radny Chabiński nie zgadza się, że jego interwencja stanowi jakąkolwiek formę cenzury lub ograniczenia działalności NDK. To bardzo, bardzo mocno odczułem, będąc bardzo związany z tamtymi czasami, bo na przykład dziadek mojej żony był legionistą. Był ułanem Piłsudskiego, który brał czynny udział we wszystkich wojnach prowadzonych z Rosją, wcześniej w wyzwoleniu Polski. Więc wszystkie internacjonalistyczne działania
bardzo mnie dotykają. Mnie zabolało, że w Niskim Domu Kultury, w jednostce, która kształtuje nie tylko na tym jednym występie, ale kształtuje nasze społeczeństwo, tak się zadziało. Spór trwa już od kilku tygodni i staje się coraz bardziej polityczny. Prosiłam Adama. Tak, to ja zaprosiłam pana Adama Mazgułę, ponieważ jego skandal nie miał nic wspólnego z moim skandalem. Pan Adam Mazguła od lat jest jurorem w konkursie Pieśni Polski Niepodległej. Te emocje, które tutaj są, uważam, że są po prostu no, nieuzasadnione. Po prostu ja myślałem, że ja tu przyjdę i wszyscy z takim zatroskaniem pomyślimy sobie o tym, jak w przyszłym roku zrobić może troszkę inaczej, może troszkę lepiej, może troszkę godniej, może bardziej wesoło, albo coś w tym rodzaju, ale tworzenie takiej ideologii całego tego zdarzenia wydaje mi się, że jest bardzo przesadzone. Radny Chabiński reprezentuje bowiem Prawo i Sprawiedliwość, a Marta Klubowicz nie kryje swojego poparcia dla Komitetu Obrony Demokracji. Nie czekaj, aż zima zaskoczy drogowców. Zmień opony w Euromaster Dytko. Zostaw swoje opony w hotelu Euromaster i ciesz się spokojem przez cały sezon. Nysa, telefon 40 90 290. Nie czekaj, aż zima zaskoczy drogowców. Zmień opony w Euromaster Dytko. Zostaw swoje opony w hotelu Euromaster i ciesz się spokojem przez cały sezon. Nysa, telefon 40 90 290.